Witam na pierwszej sesji kwalifikacyjnej przed wyścigiem na torze Sachsenring. I dzisiaj z nami jest MPD. Cześć. I Wef. Siemano. Tak, a więc 11 runda sezonu, 91 runda w historii KOP-u i przystępujemy do walki. Pierwszy raz w historii, jeżeli chodzi o nas wszystkich, jeżeli chodzi o nas na torze podczas wyścigu samochodowego. Cóż można o tym coś powiedzieć? Bardzo wolny, bardzo kręty. Ale to... Ciasny. Też. Ale to, co jest najbardziej charakterystyczne dla tym torze, to, że tutaj mamy prawie, że same lewe zakręty. Na całym torze skupiamy tylko trzy prawe zakręty. Pierwszy zakręt, ten, który teraz właśnie przejeżdżamy na ekranie, oraz jeden z najsilniejszych zakrętów na torze, a więc dziesiątka, zwany też wodospadem, który tutaj w zasadzie to jest przejście z drugiego sektora na trzeci. Słynie też z wielu różnic poziomów i... Jak testy wykazały Starki na ostatnim zakręcie, która potrafi częściowo przypomnieć wrażenia z Zolder w FPL Online. No i cóż, zobaczymy. Jak wspomniałem. Dokładnie. W ostatnim wyścigu w Grand też niestety sytuacja zmieniła się mało, więc oni wziął punktację, tutaj Maciej ma aż 30 punktów przewagi nade mną. Co oczywiście może ułatwić jemu walkę o tytuł, ale zobaczymy. Czas na zwycięstwo może być. No właśnie. Ale dobra, myśmy gadu gadu, a tu już mamy ze sobą stworzenie wyjazdowe i rozpoczynamy pierwszą pomiarówkę. Jest ten pierwszy sektor. Najbardziej kręty, w zasadzie większość przyjeżdża się zakrętu w okolicach drugiego albo trzeciego biegu, ale są takie, które się przyjeżdża na jedynce. Ja jestem za pierwszym sektorem. Tu właśnie kończymy tak na morze. O kurwa. Dząbałem już kółko. Właśnie ja mam tutaj, wypadł nam z toru. Podjazd, już pod górę. Dziewiątka. I tu właśnie mamy dziesiątkę. Ten zakręt, który mocno spada w dół. Na jeden na siódmy zakręt skandal, no to widać, że to następuje. 11, też dość trudny zakręt. No i ostatni, 12 zakręt. Też bardzo ostro pod górkę. I właśnie tutaj po lewej stronie występuje tatarka, w zasadzie gwiazdowa do boksów. No i mamy już za sobą pierwsze okrążenie, 1.13.1. Nie jest to jeszcze najszybszy czas, zresztą widać to po czasie Tiniego. Więc jeszcze na pewnością stać tutaj na wiele, wiele więcej. No tak, ja już sobie do boksu powróciłem. No i cóż. Co oznacza, że pewnie stracę. Tymczasem Szymon jeszcze rozpoczyna, a nie on tutaj wskoczy na trzecią pozycję. Minuta 14.060, tak? Próbowałem już ostatni zakręt. Na razie Werdy jednak jest dopiero na tym miejscu, a bardzo obecna jest cały czas kontrolowana. Ale teraz może mi się wreszcie uda go uprzedzić, ale pewnie teraz może skontrolować na pierwszym zakręcie. I czy tak się stało? Jest, no, ale nie wiem. Rozpoczynam z rzeczą odpoczynę. Tak, trochę mi nie wyszło też na ostatni start na ten. Ten też tutaj.
Wow, co ten wer tutaj zrobił, proszę państwa. To się wytnie. Niecodzienna sytuacja. Pozacie. Leżałem w bandę. I teraz przejechany przez sektor i jest awans na pierwsze miejsce. Można w sumie jeden lit mniej zapunktować do bolidu. No nic, wyjeżdżamy na drugą próbę. Na razie tutaj widać dość dużą dysproporcję. Zobaczymy, czy to się pięknie zmieni. Jak na drożdżach. Ciesza jak w pościele. Każdy tutaj zachować w tym niemiłym, że ten tor i tak należy to stosunkowo prosty. Jest prosty, zwłaszcza względem takiego bręcz. Ale teraz błąd w tym zakręcie, ale to jest dopiero wyjazdowe prowadzenie, więc to jeszcze nie jest problem. Tyle skrzydło rozwaliłem. A? Myślałem się, jak nie to z tego, że dzień dziecka? Bo zaglądał nam Pawlińskiego. Mamy taką odmianę. Znaczy ja coś to moje o starym filmie. No owszem, no to jest bardziej wyszło. A to się zgadza. Wydruje mnie tyczy czas jak B. Widzisz? Ale niestety to dalej uznaję, że lekko jest rekord. To jest znowu kwestia 10 tysięcy, jak to było na prędkecz. Właśnie chciałem mówić. Ale tam nie widzę, że mogę wyrwać w pierwszym sektorze, bo tam było 90. Ja 90 w pierwszym sektorze. Mamy strata po pierwsze.
60 wpuszczę. A nie zyskał te kilkanaście sekund na czasie. No i mamy 10 minut do końca. Nie! Wygląda na to, że Web właśnie stracił sobie swoją szansę. Rekord PS2. A ja pojechałem teraz trochę dłużej. Na ograniczniku, bo sobie właśnie oglądałem na czata. Być może jak nie zapomnę, to w opisie kiedyś dam link tutaj, znaczy nazwy snapu i całej naszej trójki. Gorąco zapraszamy do dodawania oczywiście. Nie ma się Marcina Pawlickiego. To tak przy okazji. Dodaję gówniane snapy. Bo bez sensu. Chcę zobaczyć za chwilę, to dodaj teraz. No on na pewno to obejrzy, więc to usłyszę. O, to mały karaka z niego. Pozdrawiamy go serdecznie. Mi to lot, to wolę offline. Nie bać WSL. Nie wiem, nie jeździłem, nie znam się. No, lepiej się nie wypowiadać. Albo anuluje słowa moje. Na poprawa minimalna przez drugiego metru. Straciłem tą półsekundową przewagę. Nie polecam tego zawodnika. A bo co w poprzednim wyścigu zrobił ten Pepsi OPC na mnie? Tak, i właśnie dlatego, bo on w tym wyścigu nie wystartuje. I pomyślę, że tak dobrze sobie poradził w kwalifikacjach. Na razie jest nic. No tak, to był pierwszy. Udało mi się to krótko i przebiec. Jezu, jak zrąbałem już S3. Dobra, dobre mi S3, więc jestem czemu. Tutaj widzę, że kulkę stoi, coś się stało na wiezie do alei turystowej. Jedną truli też? Na chuj jeżdżę tego kulkę. A to już wiemy, co mi tam się stało. Mamy ruch ostatnia, właśnie to był test, okej? Ale jedzie teraz dalej. Jest seria sama kurwa. Bardzo. Bardzo, kurde, ten był. Ale jeszcze to jeszcze jedno tylko na się zrobić. Tutaj kurka jest bez skrzydła, może spadania w tej grupce, kierowców jadących za nim. Ale tyle ci jestem zły, bo pojechałem dwa nowe sektory, ale tak muszę się czasu w pierwszym sektorze, że czas niestety wyszedł wolniejszy. Więc powinien. Bo pan Wiktor ma teraz wiedzę potrzebną na to okrążenie. Dobrze, przejechać S2. I S3 zrąbać. Pozdrawiamy. Można jak najbardziej. Nie umiem do hamować do przez ostatniego zakrytu. Dobra, teraz jadę właśnie w naprawdę dobre krótko. Bo tutaj Kubelczyk już szykuje się, aby zepsuć mi okrążenie. Misio Kapot, który jest 12.
Ciekawe, czy się zakwalifikował. No ma szansę na to. A on nie miał jechać jak w drugiej sesji? Raczej nie. Ja nie mam takiego. Zobaczmy, czy drąbana tarka właśnie na dwie spowodują, że będzie wolniejsze okrążenie. Niestety. Trzyma kuzy, jedź już! Ja sobie ustawiłem trochę miejsca, żeby lepiej tam pojechał. Kurczę, ja tam było 5,5, to... No ale już ma, to ja pierdolę. 17 litrów w takim razie. O, Matew trafił na czwartą pozycję. Więc teraz odlewam sobie paliwa, aby było na jedną półkę mniej. Co prawda, że w Polsce dużym to nie chcę docisnąć, bo jednak chciałbym to docisnąć. Z tego bardzo opuszczony, to będzie zepsuć tutaj niespodziankę i nawalnie nam czas na poziomie 11.2 czy coś w tym stylu. No bym chętnie pobił, ale jacyś idioci przede mną tutaj. Bo wiedzą, co to jest przepuszczane. W niezłym miejscu mam dość dodatkowy dystans do ryby. Jeśli przede mną, ale widzicie, obiektowo na pewno. Ojo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 j
Loteria, ostatnie okrążenie. Ale i tak uważam, że 876. Więc już jest nieźle, ale jeszcze mogę próbować. W tym momencie zamienia się beta, bo cały czas mówię, mogę poprawić tu, mogę poprawić tam. A to jest jednak charakterystyczne dla właśnie zawodnika Williamsa. Co starsi widzowie mogą pamiętać doskonale, ale już teraz widzę, że to kółko już będzie słabe. Więc sobie zrobię już tylko zjazdowe. Tak, to jest pół sekundy straty. Więc to jest moja ostatnia odpowiedź takie zjazdowe. Zobaczymy, co mam teraz. Teraz ja wcześniej skończył to okrążenie, ale do ciąteli na jeszcze fajniejsze jednego. Zobaczymy, co tym faktem zrobi. Przecież teraz mam wrażenie, że tam zwalnia. Czy nie miał zjechać do garażu? Nie, miejsce się robię. Decydującą próbę. Czy zrobi sensację i ustrzeli mi podwodnicę z czernota? Nie wiem, nie sądzę. Nie ma co tracić nadziei na Maciej'u. Tak, za chwilę się na niego przyłączymy. Jeszcze chyba będzie miał okazję. Chociaż nie, może najpierw na defa się przyłączymy. No, nie będzie okazji. Niestety się nie udało, no to jeszcze patrzymy tutaj na defa, który tutaj będzie podjął swoją ostatnią próbę. Mam nadzieję, że serwer mu nie postawi. Nie wątpię, że paliwo mi starczy. Ale zobaczymy, co z tym zrobi. Dobrze, na 4 sekundy przed końcem sesji.
Więc tutaj zróbmy sobie szybkie przepatrzenie od blisko od samej góry. Wszelki wypadek. Zamykamy tutaj te klasy. Zobaczmy tutaj, kto tam napisał wiadomość na Messengerze. O, Marin. Po prostu wujek mi pisał. No i we 40 staty. Ale to, że się nie uda. Nie mam paliwa już. A więc to koniec jazdy. Jest szans, żeby szybko spojrzeć na wyniki. No i tak wygląda właśnie sytuacja po pierwszej sesji. Proszenie, że mamy na sesji numer 2. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Goodbye, appetite. O kurwa.